Siema, siema, jestem Ryan Zipra, to jest kończnik z naszej serii Podwórko Kolonisty i witam was w kolejnym odcinku wraz z widzami. Witam serdecznie wszystkich, którzy tutaj są zgromadzeni na czacie i witam też jak i bardzo was ponownie na tej serii. Dziękuję za followa od razu. Słuchajcie, ja to właśnie sobie jem, kończyłem drugi chleb, myślę zacznę, ale jednak mówię, za dużo, więc nie jem, wysiadam sobie stąd. Słuchajcie, dzisiaj w końcu fajna akcja, bo będziemy kopać ziemniaki. Tam widzicie, już nie wiem czy widać, ale tam stoi bolko, wypożyczony od sąsiada. Także całkiem nieźle. Kupiliśmy sobie w tamtym odcinku, właściwie między odcinkami, przepraszam bardzo, plastikowy chleb, no bo to taki szczerstwy już. Kupiliśmy sobie nowe pole właśnie. O, piesek przyleciał, siema. I sobie do budy. Puszcz stąd. No, dobra. Kupić nowe pole, który jest tam. No i dzisiaj będziemy... O, tam już nawet i widać. To może wam już kodakiem jakoś coś zoomuje. O, czekaj. Ale długo się zoomuje. O, to pole jest nasze. No, tak dzisiaj będziemy tutaj wszystko działać. No i słuchajcie, zostawcie też łapeczkę w górę subika na tym kanale, bo myślę, że warto, a niedługo fajna akcja, bo właściwie w kolejnym odcinku będziemy robić coś super, czyli będziemy zajmować się sieczkarnią, całą taką, wiecie, sieczką bardziej, nie sieczkarnią, ale dobra, nie szło to. Jak to wygląda? Siuntka podpinana jest oczywiście do bolku, dzisiaj tym będziemy kopać. Z tyłu mam przygotowane wszystko na ziemniaki, co powinno być, czyli tak, przyczepa z nastawkami jak najbardziej jest. Mam też jakby co tutaj plandekę, gdyby trzeba opadać, ale raczej nie powinno. Mam przyczepkę kolejną, no i rozrzutnik. Dzisiaj zdjąłem sobie adapter z tyłu, te całe łapy, no i dałem sobie tu po prostu burtę, także powinniśmy sobie na spokojnie dzisiaj ziemię jakieś ogarnąć. Jakaś tam papryka jest do ogarnięcia, też nam sprzedać się coś, to, ale to mniejsza o to, tak samo jak jajeczka. Innym razem się to uda ogarnąć. Słuchajcie, mamy też 100 tysięcy kredytu, tego wam nie mówiłem, ale mamy 100 tysięcy, właściwie piątkę spłaciłem po mleku, więc 95 tysięcy kredytu. Nie wiem jak ja z tego wyjdę, ale mam nadzieję, że tak, nie? Tak, kurs jest wydany normalnie, oczywiście. Dobra, słuchajcie, siadamy sobie. Aha, bo ja też nie ogarnąłem wszystkiego co trzeba, także dajcie mi chwileczkę, bo muszę tutaj odpalić sobie mój czujnik ruchowy Irtra, który oczywiście możecie zakupić z linku w opisie. Jak coś z kodem Rabbit macie cashback na to urządzenie. Okej. Cashback, dwie dyszki, a jeżeli macie subika na Twitchu, to nawet macie cashback. Trzy dyszki, także myślę, że warto. Dobra. To co, trójeczka jakoś spokojnie. Ja nigdy jeszcze nie kopałem bolko, tak naprawdę, więc jestem... Aha. Fajnie, że to wszystko mam ogarnięte. Jak najbardziej, tylko że mam dalej automatyczne biegi, a chcę na ręczne. Dokładnie. Dobra. Także już ruszamy sobie. Właśnie wiem, że komornik nie wbił. Ale spokojnie, wydaje mi się, że po zakupie tych ziemniaków, tego pola ziemniakami, powinno to bardzo mocno oddać. Ja sam też ogólnie nie pokazałem tego wcześniej, ale jak wykopiemy sobie tam szczepę, to wam pokażę. Wyczyścimy sobie stodołę i w stodole będę składał ziemniaki. I ja nie wiem, czy do końca to jest dobry pomysł, żeby w stodole te ziemniaki składować, ale mam nadzieję, że jednak, że to będzie dobry pomysł. No i że to trochę przechować by pasowało do zimy. I dopiero w zimie, co prawda, sprzedać, bo teraz nie ma sensu bardzo tego, wiecie, wyrybywać. Bo trochę szkoda. O, to właśnie ostatnio czymś siali sobie już ptaki mi dziobią. Czekajcie, idzie przegoni. Sio stąd, poszli! Sio! Sio, ty też, wypieprzaj stąd. Kurde. Ziorka dziobio. Nowe, a tu dopiero siane było. Masakra. Piwnicę lepiej mieć? Nie mam pieniędzy za piwnicę, piwnica kosztuje 55 tysięcy, więc troszkę dużo. Na razie na to mnie, jak mówię, nie stać i dopiero w przyszłym sezonie gdzieś na ziemniakach będę bardziej ogarniał tak najbardziej te takie, że w takie rzeczy się właśnie wyposażę. Dobra, teraz tak, ludzie. Nieposionym, dokładnie, nieposionym. Dlatego trochę to mnie ciężko mi szło, bo nigdy się nie kopałem właściwie tym bolko. Dobra, to trzeba jakoś się chyba z tym rozstawić też, nie? O, puśćmy jeszcze tutaj pana. Jedź pan. No jedź pan. Patrz, no, po złości. Dobra, to sobie stój, ja to sobie przejadę. Nie wiem, czy ten znak jest do wyrwania, czy nie? Nie jest do wyrwania, to trudno, będzie trochę nierealnie, wybaczcie mi. Co teraz się tu robi? Rozkładamy to, tak? To tyle już? To już działa? Działa, okej, dobra. Ruszyło to. Normalnie to ma zbiornik, nie? Z tego co wiem. Więc powinno to jakoś pójść. I teraz tak, czy to się będzie normalnie kopać? Chyba się kopie, nie? Chyba się kopie. Dobra, więc ruszamy z tym. Jestem pierwszy raz w ogóle tutaj
na kopanie ziemniaków właśnie z tym kombajnem, bo nigdy wcześniej tego nie robiłem. I jestem mega też ciekaw, jak dużo tej plonu potrafię z tego sypnąć. No bo co by nie było, w pole zainwestowałem sporo, bo chyba około 55 tysięcy na to pole tylko wydałem. I mam nadzieję, że chociaż odda mi to pole, znaczy te ziemniaki oddadzą mi za to pole. Dobrze by w sumie było, nie? Ej, dobrze idzie, nie? Patrzcie. Jak tak kopię też na godzinę, to chyba nie jest jakoś tam specjalnie szybko. I co, to się kopie raz przy razie, czy jak? Bo nawet nie wiem, czy może wiecie co? Może się przetniemy trochę też. O, niestety te znaki takie są. No ale albo tak, albo znaki się przewracają same siebie, nie? Więc wiecie, za bardzo nie mam wyboru. O, sorry tutaj, panie kochany. Ty, to się trzeba sypać już w sumie. Na którą stronę to się sypie? Pokaż, jest rura. Tam się sypie. O, ty. Aha, dobra, ty, co ja robię? Poczekaj. Dawać mi MDZ-a. Odpalamy. Tam się wysypałem, kurde, już. Dobra, przyczepkę sobie zabieram jedną. Jak coś by brakowało, jak mówię, to bym sobie wziął kolejną. Na razie biorę jedną po prostu. I ona sobie będzie tam stała, nie? Albo wiecie co? Może zrobimy sobie tak, że tą przyczepkę zostawię sobie tam na tym polu sąsiada. I będę sobie sypał co przez po prostu, bo tam widzę, że bardzo sporo tych ziemniaków może być. Dlatego chyba tak to ogarniemy. Gdzie Krzysiu? Krzysiu dzisiaj nie jest potrzebny, Krzysiu dopiero jutro przyjeżdża. Właściwie Krzysiek przyjeżdża dopiero gdzieś koło 12 chyba na kiszonkę. Mam z nim się zamówione na kiszonkę na 12. Także jest dopiero 8.30. Chciałem te ziemniaki do 12 właśnie wykopać. Wiem, że trochę rano jest tak na ziemniaki, ale chcę wykopać właśnie, bo potem nie będzie już kiedy. A jak ta kiszonka jak się zacznie dziać, to już będzie w ogóle na masakra. Znaczy będzie masakra cały czas leciała. Dobra, ten sobie zajdziemy jakoś. Nie wiem, czy to się zmieszczę. Ja się zaraz trochę podjadę sobie siuntko jeszcze. O, czekajcie. Jakoś się powinien zmieścić chyba, nie? Okej. Tu i tak jakiś chwast ma sąsiad, więc raczej nie powinien być problemu z tym. Dobra. Cofniemy sobie jeszcze trochę. Okej. Dobra, więc odstawimy sobie przyczepę. Niech sobie będzie. Na razie zgasimy. Jak coś, to potem jeszcze kolejny raz sobie podjadę pod tamtą, pod tamtą maszynkę. Okej, okay, teraz tak. Dosłownie pierwszy raz skorzystam z tego bolko, nie? Nigdy wcześniej z tego nie robiłem. Tak naprawdę. Więc jestem tutaj ciekaw, jak to będzie szło. Czy to już będzie sypać, czy trzeba i kliknąć jeszcze? O, okej, okay, bo ja mam jeszcze manualne wysypywanie. No i dobra. No i git. I teraz tak, teraz muszę jakoś wybrać tutaj taki rządek, który będzie w miarę tutaj równo, bo taki klin trochę zostanie w tym miejscu. I nie chciałem za bardzo go też go zdarzy mi się tam bawić potem. Więc chyba tak, nie? Nie wiem, ogólnie tak się można wrąbać w środek, jakby tak rządka jakiegoś? Czy nie bardzo? Jak uważacie? A to trochę tak się wrąbię w środek rządka. No bo czekajcie, może nawet tak odjadę bardziej, nie? Żeby dwa rządki brać pod siebie, nie? Można, nie? No to git. Właśnie tak chcę wrąbać tutaj, wiecie, żeby to jakoś w miarę wykopać. A to ogólnie mam takie szczęście, że to pole ma zarąbistą klasę gleby. Więc będzie naprawdę tej sporo tego plonu dawało. Tych ziemniaków powinno dużo wysypać. No jak mówię, fajna cena jest, bo ogólnie 600 zł za kilogram. Nawet prognozują tam w agrabinę, się oglądałem. Na zimie, nie? Gdzieś tam około grudnia, stycznia te ziemniaki po tyle będą szły. Więc kurczę, cena jak myślę, jak najbardziej spoko. Ty, 600 zł za tonę, to będzie jakieś 60 groszy za kilogram, tak? Dobrze mówię? Czy nie bardzo? Coś by takiego to było chyba, nie? Okej, czekajcie. I teraz tak. 60 groszy za kilo. No to ty, w sumie tak naprawdę to mała cena, nie? Co by nie gadać, to malutka cena bardzo. 60 groszy za kilogram, to... to cały kij, nie? Ile ziemniaki tak w realu, to nawet złote 50 kiedyś się osiągały, nie? Z tego co pamiętam. Więc, no, ponad dwa razy tyle, nie? Ale będzie sporo roboty dzisiaj. Ale nic, to taki trochę odcinek na wariata. Bo właśnie jak mówię, chcę sobie w miarę szybko kopać te ziemniaczki. I wiecie, jak to jest. Dobra. Teraz to przepkę zgarniemy. MTZ dzisiaj w odwozie robi, kurde. Kto pomyślał? A, tam tu ludzie właśnie pisaliście komentarze odnośnie tego ciągnika, że paskudny, że to, że tamto. Ludzie, to jest tylko podkład, spokojnie. Który będę miał. Podkład, który będę miał przez bliższy sezon. Nie no, będę zmieniał kolorek jeszcze tak spokojnie. Gdzieś na wiosnę myślę sobie walniemy jakiś inny.
Na razie mi na farbę nie stać, nie? Więc na samym podkładzie jadę po prostu. Ty, a w ogóle tak można robić? Z takim podkładem jeździć? Jaki będzie kolor? A zobaczycie. Zobaczycie. Co z tego będzie? Żony 7R, kiedy będzie jeździł? Oj, raczej nie prędko, ale będzie inny ciągnik, też taki w miarę spoko, nie? Taki trochę większy, bo planuję niedługo ciągnik 140-konny. A, właśnie, bo wam nie mówiłem, słuchajcie, w ostatnim odcinku gadaliśmy o tym, że... że zapisuję się do szkoły rolniczej po to, żeby zrobić sobie tego młodego rolnika, nie? Dobra, ludziska, jesteśmy z powrotem. Wybacz, tutaj Kuba Gracz 7 dał donate, więc dziękuję serdecznie, Kuba, za donatecika. Ja sobie tak tutaj stanę w tym miejscu. Wiecie? I chyba też będę musiał za chwilkę pojechać po rozrzutnik, bo to będzie bardzo mało miejsca dla mnie. Ale dobra, na razie sobie zgasimy go i tyle. O czym my to gadaliśmy ostatnio? A, właśnie! Zapisałem się do szkoły rolniczej, tak jak wam mówiłem na poprzednim odcinku, bo chcę zrobić sobie tego młodego rolnika. A że szkoły nie miałem wcześniej, no to po prostu się zapisałem. Mamy akurat wrzesień i teoretycznie w czerwcu kończy się rok szkolny i powinien dostać ten certyfikat już tego młodego rolnika, zresztą tego rolnika, no i już móc składać ten wniosek na tego rolnika młodego, także gdzieś koło na wakacje ta kasa powinna jakoś w miarę skoczyć. Mam taką nadzieję, że tak też będzie. Okej, okay, wysypujemy się. Akurat dzisiaj do szkoły nie pojechałem, bo mamy weekend, więc na weekendy się tutaj nie szkolę, ale jak najbardziej w innych, w całym tygodniu tam sobie jadę na kilka godzinek po prostu, żeby coś tam poogarniać te rzeczy i wiecie, więc nie chcę, żeby też to wyglądało tak, że gramy to jakoś mega nierealnie, dlatego nawet się, mówię, zapiszę do tej szkoły rolniczej po to, tylko żebym mógł ten kasę z tej szkoły właśnie przytulić, nie? Dobra. Jakoś tak chyba jak będę jeździł, to będzie w porządku, nie? Tak, że maska będzie mi się równała z rządkiem, to będzie samo git, nie? Żeby to kopało jakoś. Także spoczko, no. Więc myślę, że dopiero na młodego rolnika uda mi się jakoś ten ogarnąć nowy ciągnik i to będzie naprawdę nowy ciągnik, bo to będzie fajna rzecz i jeszcze tylko jakaś jedna maszynka, o której wam na razie nic nie mówię, ale jest to coś, co ogólnie już mi trzeba na ten moment. Kupić, ale co jeszcze tego nie kupuję, bo trochę jestem na razie słabą z kasą, nie? Dlatego sobie tak to po prostu ogarniam, żeby to jakoś fajnie wychodziło mi z tym, nie? Tak, kombajn to jest bolko, tak. No, więc ogólnie trochę ostatnio problem finansowy ze względu na to, że właśnie wziąłem sobie ej, 1400 tej, 1,5 tony właściwie kopię mi. Tego strasznie rozsypię, zobaczcie jak tego leci, nie? To jest jakaś masakryczna ilość w ogóle. Jak tego to sypie. Dobra. Okej, okay, zajeżdżamy sobie tutaj. No i niech się wysypie. Ten kombajn Bolko to jest naprawdę coś niesamowitego. Po prostu jak to wygląda, nie? Jest taka wielka konstrukcja. No ale nic, na razie nic nie mam czym kopać tych ziemniaków, więc wykopiemy sobie tym, nie? O, troszkę tutaj widzę nierówno mi wyszło. Dlatego zaraz sobie to poprawię. O, no i teraz powinno być spoko, nie? Jak tak sobie pojedziemy. Tak, teraz powinien być git. Dzisiaj trochę może jakiś zrobię sobie pusty przejazd, albo tak trochę lekko odjadę w tą stronę. Ale no muszę to wykopać sobie, nie? No, teraz chyba kopię, nie? Tak, kopię. Dobra. Mały zbiornik ma Bolko. No ale wiesz, ogólnie tak to jest lepiej, bo... no co, Bolko powstało chyba właśnie na takich młodych, znaczy może młodych, może nie. Na takich raczej małych rolników, którzy mają właśnie... mniejsze te gospodarstwa i nie chcą po prostu napierdzielać z wiadrami po polu. Więc jak najbardziej myślę, to jest spoko rzecz. Bo widzisz, pole jest takie... no mogło być tylko dłuższe jeszcze, ale jest taki samo git, że ja sobie przyjadę z jednego miejsca na drugi i sobie to ogarnę, nie? Cały ten zestaw jakby mam. Więc to troszkę tak nierealnie pojadę sobie, ale chcę mieć troszkę tej miejsca. Dlatego odkopię sobie tak trochę ten poprzecznik z tej strony. Wiem, że się powinno kopać w porządkach. Ale po prostu potem będę strasznie tutaj ciasno, nie? Bo właściwie już mam ciasno. Więc tak troszkę sobie odkopię tutaj, ok? Wiem, że jak to się kopie w IRL, że to musi być rządek. Ale no wybaczcie mnie. Ty więcej kopie są ziemi... kamieni niż ziemniaków? Chomi Tacek, napisz teraz, co chciałeś powiedzieć, że więcej kopie kamieni niż ziemniaków, tak o to ci chodziło. Na jakich kamieni kopie więcej? Dobrze leci, popatrz. Ty, ale tego jest strasznie dużo, zobacz, o kurde. Jak ja na jednym przejeździe mam tonę, na drugim mam 1,5. No właśnie, nie, no, na jednym przejeździe mam 1,5 tony. To jest jakieś około 1000 zł na przejeździe, nie?
A tych piasków naprawdę jest mega dużo. Więc tutaj, kurczę, naprawdę będzie tego fest, nie? Okej. Odpalę sobie. A, masz poranie telefonie, cię zmienia, okej. No to niestety, trochę problemik z tym, nie? Dobra. Cofniemy sobie jeszcze. Ach to... Baran. No jedź pan. No patrz to, nie? Hit. No, pojedziesz już, czy nie? Jedźcie. Z tym ruchem, powiem szczerze, nie ma nic bardziej zepsutego w tym farbiku niż ruch uliczny, nie? No, wydaje mi się, że tak. Chyba ruch to tak. Dobra, jak tam odcineczek jeszcze? A, spoko, myślę sobie, bo ogólnie tak, chciałem wam właśnie nasypać chociaż jedną przyczepkę i raczej tam ta przyczepka ta tutaj sobie stoi i znowu sobie pojedziemy na chatę, bo jak mówię, chcę troszkę tam jednak wykopać, nie wiem, czy uda mi się wykopać wszystko, znaczy na odcinku na pewno nie wszystko nie wykopię, ale chociaż trochę taka sobie zacząć i może gdzieś tam w kolejnym odcinku jakoś tam byśmy sobie te ziemniaki, powiedzmy to, skończyli kopać, nie? Gdzieś tam w kolejnych odcinkach, bo jak mówię, na kolejnym jeszcze mamy do ogarnięcia tutaj jak to się mówi? No, kiszonkę po prostu, nie? O, trochę tutaj zostało, jakieś tam badyli. Ale to w sumie, ej, czekajcie, bo teraz przyjdzie mi Krzysiek do pomocy. Więc w sumie z Krzyśkiem damy radę chyba ogarnąć, nie? Bo właśnie, to Krzyśka możecie wpaść ogólnie na kanał, na YouTubie. Nazywa się Krzysztof861 i ty. Tak? Czy bez ty? Nie, po prostu bez ty, sorry. Krzysztof861, więc możecie wpaść do Krzyśka. To ten chłop, co u mnie na kanale streamował, co mówiliście, że mi kanał zhakował. Ale wszystko to, co prawda, kanał mi zhakował. Ale możecie do niego wpaść i zobaczyć, co on tam robi, bo też streamuje i bardzo fajną robotę robi, a to dopiero myślę też nawet na odcinku już wam się przedstawi, Krzysiek, nie? Jak tam będzie? Właśnie Krzysiek będzie na odcinku, kurczę, to naprawdę Krzysiek mi pomoże, tak, pomoże mi Krzysiek tutaj, no, potem. Okej. Coś tam trochę już tego nasypałem, nie? Dobra, jeszcze, jak mówię, zrobimy sobie jeszcze jedną rundkę. Tak, te Krzysiek sobie szykuj mowę lepiej na odcinek, nie? Co będziesz mówił do widzów. Dobra. Odpalamy i kopiemy to, nie? Ja, no jak mówię, chcę trochę jeszcze wyrównać to wszystko, dlatego tak sobie jadę tak pół na pół trochę. No, ale tutaj jak mówię, lubię mieć po prostu porządek i jakieże potem ładnie z rządkami, to wychodzi potem tak jak powinno. Bo trochę mi się tam nie pojechało, tam chciałem się odkręcić, gdzieś zgubiłem rządek, wiecie jak to jest, nie? A teraz jak już z tym rządkami idzie, to powinno pójść w miarę fajnie. Tu już się spoko zrobił też taki przejazd akurat. Także powinno iść w miarę nieźle. No tak z tonę kopiemy na przejeździe, nie? Krzysiu ma talent po prostu, tak, wiadomo, to też gość ma ziemniaki, nie wiem kiedy nie będą kopać. Ja na całe szczęście kopię już dzisiaj. A, no i właśnie co na tym polu będzie? Na tym polu na kolejny sezon planuję zrobić tutaj też kukurydzę i też ogarnę sobie właśnie kiszonkę, tak? Kiszonkę, kukurydzę na kiszonkę. A kto wie właśnie, czy nawet gdzieś tam w przyszłości nie będę sobie nawet planował jakieś kukurydzy na ziarno, bo to też jest to fajna opcja. I jak najbardziej myślę, można byłoby coś z tym podziałać, nie? Oświetlenie jakie mam? No, czarnego mam. 3D17. Plus tam jeszcze jakieś moje, wiesz... O, to sobie puścimy pana, niech on sobie jedzie. Jedź pan. Ja już sobie cofnę. O, tu właśnie jest nalepka, że uważaj, że się nie pchać pod zbiornik, jak jest wysypywany. I co? Nawet tak zrobimy. Cofnę sobie. O, coś znak mam. Cofnę sobie na pole. Nie, siuntka to ma sami taki zapłon z tymi biegami. Na pole sobie cofnę, odpalę sobie, już to nie się będzie sypać. I od razu pojedziemy zawieźć sobie tą pierwszą przyczepkę, nie? Już taka troszkę malutka przyczepka. O, tak o, niech sobie będzie. Trzyma się. Wyłączymy sobie. Wiem, że przyczepka malutka, ale jak... Ach, po złości się stanę przy znaku, nie? Ja to zawsze mam szczęście, kurczę. Dobra, odjedziemy dalej w takim razie. Dobra, i teraz pasuje. Taka kiera, wszystko masz w opisie napisane. Wystarczy zjechać trochę na dół i tam jest na pas grolone to przeze mnie. Dobra, odpalamy. No to trzeba na łopatkę działać, więc on ma tyle biegów, że to jest hit. Dobra, podjedziemy sobie pod wysyp. I jak mówię, zawiasę to od razu na ten.
na gospo. Nawet nie wiem, czy będę w sumie sypał, chociaż nie, chyba mogę wysypać, bo przydałoby się tam pokazać wam, gdzie to będę ogólnie sypał. A w kolejnym odcinku też pewnie zobaczycie już, jak to wygląda w całej kazałości, nie? A nie tak tylko tyle, że wygląda. Dobra, chyba bym musiał jednak... Nie, no ja to jestem po prostu niesamowity w tym. Spoko, biały, fajnie. Nie musi mi każdego Working Progress pisać. Paso, siema, dzięki za 100 bisów, bardzo mi miło. Akurat trafiłeś na odcinek, więc możesz się też pytać czatami. Dzięki, cześć. Okej, okay. Teraz pójdzie? Dobra, wysypało się. W końcu, matko boska. Jakie to jest niesamowite. Jak ten farmik trybie, gnizel na mrozie. Też to wsteczny wrzucony, dobra. Jedziemy sobie na gospo, tak jak mówię, nie będę wam wszystkiego tutaj pokazywać. Na kolejnym odcinku zapewne zobaczycie już kolejną akcję i być może jeszcze potem jakieś tam wykopki V2, bo bym też chciał sobie to dokończyć. Dobra, to chyba puszczę tego pana, niech sobie powiedzie tak. I tylko jeszcze pokażę, w którym miejscu będę sypał. Za chwilę sobie tak kończymy odcinek. No i ten, za blisko byłem. Właśnie nie, byłem trochę za daleko jednak, wiesz, bo to tak łapało dziwnie, nie? No się. Farming działa to tak, że musisz być jakby pod tym, nie? A nie tak, że ziemniak to jeszcze, wiesz, drogę swoją przebywa w powietrzu, nie? I trochę też tak słabo. Okej. Okay. Ten się zatrzymuje w ryco, dobra, fajnie. Dobra, i gdzie to będę sypał wszystko? Słuchajcie, będę to sypał do stodoły, a dokładnie... O, zawiniemy sobie. Tutaj, jeszcze trochę. Będę sypał sobie do stodoły. W to miejsce, gdzie stała wcześniej dwukółka i przetrząsać, ja sobie to już wyciągnąłem. Jak mówię, i tego nie będę tu już bardziej nic za bardzo stawiał. To będzie zaraz mój taki magazyn, no bo stodowa w końcu jest od czegoś, także będę używał jak najbardziej. No, i w tym miejscu sobie tutaj podjadę. Okej. Okay. No i tam, wysypujemy sobie, nie? Wysypuje się chyba, tak? No chyba się wysypuje, nie? No, wysypuje się, no, fajnie. O, trochę po ziemniakach sobie pojeżdża, ale to nic. No i w tym miejscu będę sobie trzeba te ziemniaki składować aż do zimy. Będzie ich tutaj pewnie masakryczna ilość. Także mam nadzieję, że to wszystko dobrze jakoś się to uda zmieścić. Ale jak nie, to jeszcze będę gdzieś tam woził po sąsiadach albo coś, nie? Okej, okay. No chyba to się wysypuje. Bardzo po prostu wolno to się sypie, nie? Bo tak, wiem, że mega nierealnie to jest, ale no cóż. Okej, okay, poszło. No i fajnie. Dobra. Zawika robimy. Także co? Słuchajcie, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i że takie wykopki chcecie zobaczyć częściej. Zapraszam na kolejne odcinki, w którym będzie naprawdę wiele się działo, będziemy robić kiszonki. Także naprawdę super. To co? Do usłyszenia, trzymajcie się. No i cześć. Pozdrawiam wszystkich, pa, pa.